Serdecznie witam na moim kanale Ruri z tej strony i tym razem mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. Dźwięk działa jak trzeba, tak mój, jak i gry przede wszystkim. I tak, ostatnio skończyliśmy w jakimś dziwnym pomieszczeniu, w którym się oczywiście zgubiłem, bo to jest, że tak powiem, bardzo w mojej gestii, żeby się zgubić i czegoś nie wiedzieć. Więc matso, ha ha ha. Tak, kontynuujemy zabawę. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. Позвольте, и вот вновь я отправлялся наверх, бо... в город, искать секретный taki... командный пункт. Nie, nie piłem jakby. Nie o to chodzi. Tak. Tak, tak. Neurony i synapsy. A, dobra. Spina mózgowa. Nasz ziomu się tutaj uczy. Aj, bez rogatki. Piknik na obocinie. Co to znakome wody? Nasz ziomu się uczy. My mamy muchy na twarzy. Tu jest zamknięte. Tu jest kutank niszczyciel. Łopa. Mi się wydaje, że ja mam z tym ziomkiem pogadać może. Idziemy, ziomuś. Ziomuś. Trochę dyszę, wiem. Ale według zegarka jeszcze mam... W ogóle to jest dziwne, że mam 1,5 minuty jeszcze tlenu, a on dyszy jak... jasny... Nie powiem co. I to mnie wkurza i muszę zrobić reload. Którego się jeszcze nie nauczyłem oczywiście. Bo no... A widzicie. Było tak od razu? Już mogę? No tak. Tak sobie w sumie myślałem przy uruchamianiu gry, że co ciekawe, jak tak się patrzy, to ta gra się jakoś bardzo nie zestarzała, szczerze. Tak patrząc na grafikę, co nie? I w sumie nawet na mechanikę jakby. Na mechanikę tutaj prezentowaną przez grę. O. Dobrze. W ogóle fajna zapalniczka. Ja chcę taką zapalniczkę, nie? To nic, że nie palę, ale ja chcę taką zapalniczkę. Ona jest kozacka. O, brzydal. A może i nie brzydal. Dobra. Co oni w ogóle chcieli ode mnie? Żebym co, ja im drzwi otworzył czy coś? Nie poszedło. Yo, yo. Jednak nie. Czyli co, mam sam zejść? Ja tak się trochę kręcę, ja wiem. Bo ja zawsze szukam czegoś ciekawego. W ogóle na moim materiale poprzednim zauważyłem, że przeoczyłem jeden notatnik i go nie zebrałem. Także jestem z siebie niezmiernie dumny. Siomi stąd. Tu zamknięte, tu zamknięte. Mnie no swędzi. O, cześć ziomuś. Dobra. Tak to na pewno nie zadziała. Ej, dobra. Jak ktoś już zauważył, a ja jeszcze nie, to wybaczcie, naprawdę. Ja się staram. Pali się to? Open it! Albo coś. Dobra, spróbujemy wyjść przez to okno. Może. Albo chociaż przez nie spojrzeć. Dobra, tutaj jednak mamy niewidzialną ścianę.
A, może nie? Ale po co tej blazły? Ja wiem. Dobrze! Tomb Raidery się uruchomiły, widzę. O, masz. Be ready. Nie, to perki mnie denerwują. Wiem, że to bardzo nietaktyczne celować koledze w nogi. Господи Боже. What the fuck? Aha. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотека. Артём, слушай внимательно. Библиотекари — одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. О. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной. Чекай информацию. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Эй, файн это. В смысле, чекова бестия. Zostaw naszego ziomka. O nie. To było skryptowane. Daniła. On się jeszcze żyw. Artyom, ja должен отнести его. Jakżeby inaczej, co nie? Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Добра. Скоро закат. Можешь нами личить. Найди архив. Я вернусь. Как себя не сгубя. Вот. А как себя сгубя, то сори. Добра, мамы саве. Мамы саве. Ciekawe, czy rzeczywiście ci bibliotekarze tak działają, że jak będę mu patrzył w oczy, w ogóle pytanie, czy ktoś doczytał, jeśli nie, to była mowa o bibliotekarzu, czyli tym takim potworku, któremu trzeba patrzeć w oczy, żeby nie zaatakował, a jak się zacznie robić nerwowy, to mam się delikatnie odsunąć, ale generalnie całość bez gwałtownych ruchów na tej zasadzie. Jeżeli do niego strzelę, mogę się pożegnać z życiem i jeżeli się odwrócę plecami, podobnie. Mają chyba okres godowy. Miało jakby tu był. Trochę jestem zesrany teraz, szczerze. Ale dobra, trzeba iść. Te kutangi mnie denerwują, bo wiszą i mnie uderzą, jak będę blisko. A nie chcę marnować amunicji na nie. I tak już nie mam za wiele. O! Ja znowu był na jedynie z ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. То соломе. Хиба. Полую. Ну,
No nie spotkałem takiego jeszcze. Przynajmniej nie osobiście. Czyli co, ja z szacunkiem do niego, do mnie, czy coś w tym stylu. Czy to się uda? O, dobra, nie robię cięcia. Coś się popsuło przez chwilę, ale się naprawiło. On brzmi jak wściekły bulldog. Spokojnie, ziomuś, spokojnie. 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 Co, mam tak cały czas tyłem iść? Co wam powiem, nie jest dobrze. Ponieważ mam jego agro. A co za tym idzie? Nie mam bladego pojęcia, gdzie ja idę. Spokojnie. Spokojnie, Brytan. A może musimy się przypatrzeć, sobie pójdzie. Don't worry, don't worry. Już, 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 już. Huh. To było intensywne, muszę przyznać. No i fajne to. O. Tu jednemu nie poszło. Bez takich mi tu. O, ty dziadu. Zamknął mnie. Dobre. Jeszcze ciekawego? Chyba nie. Okej, okay, to idziemy dalej. Ile mamy czasu już? A, jeszcze trochę. Tym razem pilnuję czasu, także nie będzie materiał nie wiadomo jak długi.
Ale muszę przyznać, że spoko motyw z takim tym, z taką bestią, bo ktoś, kto oleje dialogi, znam taką osobę. To pewnie pierwszy sobie zrobił to, o, pizgam się. I potem byłby płacz, że o, nie da się go przejść, bo w ogóle jest ciężki do rozwalenia. I tak dalej. A wystarczy... Wystarczy nie być... przydalem. Dla nowego kolegi. Nie stawać mu na drodze. A będzie dobrze. Ot, cała recepta. I proszę państwa, z szacunkiem się zlękłem. Zostaw moją biedną nogę. Co za łobuz? Specjalnie to zrobił. W ogóle mam nadzieję, że mi z życia nie zjechało, bo... życie jest na wagę złota. Oj, oj. Jedni mieli ostatnią wieczerzę, on miał ostatnią kąpiel. Ale zaraz, bo to jest prysznic. Nie, to nie jest prysznic. Ups. Don't you worry, don't you worry. Ej. Jakie on ma zamiary, ja się pytam, bo on ewidentnie się ze mną bawi. O, a tu się zbugował. Co oni tak kute? W berka? Grają czy jaki chu? Ale co muszę przyznać, teraz ta gra się zrobiła dopiero intensywna. Bo o ile tutaj się szło i się strzelało, to było, że tak powiem, easy. A teraz, kiedy trzeba dodatkowo uważać, gdzie się patrzy, bo broń Boże... Ho, ho, ho. Cześć, ziomuś, cześć. Spokojnie. Spokojnie. Kłaniam się. Dobra, 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 dobra. Ej, 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 ej. Nie przejmuj się mną. Umiem z nimi gadać. Jakby. O ty łobuziaku, ty. Co, lubisz się bawić? O, jest dwóch. To będzie długa rozmowa. Oho. God damn it.
Jaki ja tam mam czas, przepraszam bardzo. O Boże, Boże, Boże. Dobrze, wczytam punkt kontrolny. Dobra, a to spróbujemy go spacyfikować. Tak na koniec. A masz! A masz! O! Też jakiś sposób, co nie? Zabolałko. Dobra. No, zapomniałem o nim. Uciekaj. Dobra, to jednak nie jest sposób. Dziękuję bardzo za uwagę. Zobaczyliście moją śmierć po długim czasie. Ale mam nadzieję, że przynajmniej całe audio, wideo i w ogóle wszystko będzie się zgadzało tym razem. Więc dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, jeżeli jesteście tutaj ze mną na końcu. I do następnego. Szerokości i bajon.